18 i 19 listopada na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyły się targi hobby. Jak co roku na wydarzenie przybyło wielu wystawców, którzy chcieli podzielić się swoją pasją. Jedną z takich osób jest Patryk, którego zamiłowaniem są klocki Lego. Klocki Lego pozwalają na raz, że odstresowanie się, dwa, że są też fajnym po prostu sposobem na spędzenie wolnego czasu, a trzy, że dają nieograniczone możliwości. Patryk zajmuje się głównie tworzeniem własnych figurek. Część składa z istniejących elementów, zaś reszta powstaje z własnych klocków wykonanych za pomocą drukarki 3D oraz istniejących części z własnym nadrukiem. Ja się skupiam przede wszystkim na tworzeniu z Lego własnych postaci, czyli minifigurek, które przedstawiają figurki z filmów, seriali lub książek. Podobnie jak Patryk, wielu wystawców zaprezentowało konstrukcje stworzone z najpopularniejszych klocków świata. Mogliśmy podziwiać zarówno ogromne makiety, jak i niewielkie modele. Uwielbiam po prostu dawać ostatnie scenki, detale, rośliny, różnego rodzaju takie wykończenia. Wtedy to wszystko nabiera takiego życia. Cała ta makieta ożywa. Klocki Lego to oczywiście nie jedyna rzecz, jaką miały do zaoferowania targi hobby. Uczestnicy mogli także podziwiać widowiskowe makiety kolejek. Były pełne szczegółów, ich rozmiar sięga nawet kilkunastu metrów, a w tworzeniu każdej z nich brał udział dziesiątki osób. Jest tutaj splot naprawdę wielu dziedzin i zagadnień. Tak? Mamy część techniczną i trzeba mieć takie wyczucie plastyczne. Trzeba być trochę mechanikiem, trochę elektronikiem, trochę stolarzem. Ważną częścią wydarzenia były także mistrzostwa w drifcie samochodami zdalnie sterowanymi. Pretendenci z różnych części Polski, a także innych państw, staczali pojedynki na specjalnie stworzonych torach. Uczestnicy wydarzenia również mogli spróbować swoich sił w kierowaniu miniaturowymi samochodami. Więc są to modele dosyć specjalistyczne, to nie są takie modele jak w większości, jakby takie downroadu, czyli tak zwane wyścigowe. Tutaj liczy się jakby styl jazdy, prezentacja też tych modeli. Na wydarzenie przybyli także miłośnicy gier planszowych, robótek ręcznych, komiksów czy militariów. Ich hobby znacząco różniły się od siebie, lecz wszystkich wystawców połączyła chęć do kreatywnego spędzenia wolnego czasu. Że to pozwala trochę oderwać się od życia codziennego i też stawiać przed sobą jakieś nowe wyzwania, tak? Bo nie zawsze chcemy się rozwijać w strefie zawodowej, nie zawsze chcemy się rozwijać gdzieś tam naukowo. Pasje pozwalają nam oderwać się od codziennych obowiązków. Dzięki nim możemy urozmaicić swój dzień, a także zrelaksować się i poprawić samopoczucie. Dla wielu to także sposób kreatywnego wyrażenia siebie. To również świetna okazja do poznania nowych osób, z którymi wspólnie możemy dzielić zainteresowania. Myślę, że bez żadnej pasji czy bez hobby, no to tak życie byłoby dosyć nudne po prostu. Wiadomo, że jedni lubią bardziej kwestie motoryzacyjne, inni lubią jakieś militaria, jedni lubią klocki. Jakby ja uważam, że każda pasja jest fajna i jak najbardziej każdy powinien chociaż jedną mieć, jak nie więcej oczywiście. Niezależnie czy masz 15 czy 50 lat, hobby będzie wspaniałym sposobem na urozmaicenie swojego życia. Nieważne, czy będzie to układanie z klocków Lego, modelarstwo, czy może gra w planszówki. Dla Kuriera Akademickiego, Adam Patoleta.